nagrywa. No dobra, to będę sprawdzał, czy to co tam w środku słychowywać w tej Marcie. Czymś nieźle nawet jak na tyle lat. Tak szczerze powiedziawszy, to nie widać, żeby tu było coś gdzieś kuźwa rozłączone czy coś. Nawet pasek nie jest naciągnięty. No ja jestem w szoku. Chyba, że on był wymieniany. Już ten magnetofon ma już trochę lat. Jest w zaskakująco dobrym stanie. Ten bezpiecznik wygląda tak, jakby w środku coś mu się stało, ale taki jakby był cały. Dziwne. Zobaczcie, jak tu jest zaskakująco czysto nawet. Nie jest tak brudno, jak zwykle bywa w tych sprzętach. Miałem Martę już kiedyś, ale nie w takim stanie. Moja była wagonalnym. Głośnik też nie wygląda jakoś, żeby był zepsuty, to nie wiem czemu nie gra. Cudotwórcą też może nie jestem, ale czemu to nie gra w ogóle? Zobaczyłbym ten bezpiecznik jeszcze z ciekawości, bo on tak wygląda, jakby był lutowany. No to nie jest tak na stałe, to jest, nie jest chyba dobry bezpiecznik. Ale jest naprawdę w środku w mega stanie dobrym. Czyściutko tu jest. Ja spróbuję nasmarować te potencjometry tym kontakt sprayem i przełączniki. Może to kwestia tego. Kiedyś miałem takie radio i pamiętam, że tam było właśnie kwestią. Największą bolączką były te potencjometry głupie. Zobacz, jakie to tu wszystko tu jest. Pokabelkowane do tej anteny ferytowej. Ale kuwienka. No. Te druciki, no zobacz ten bezpiecznik, on wygląda w środku, jakby się w kule ta komuś rozlała ta cyna w środku razem z tą kalafonią. No jak ktoś za długo go przytrzymał, to te bezpieczniki zwłoczne są takie, że tam mogą mieć właśnie taką kropelkę, która się ma roztopić i spaść, wiesz. Albo sprężynkę, która ma po roztopieniu tego, jak prąd chwilę płynie, ma się to powoli rozgrzewać.
i strzelić. Nie jest mikrofon? Tak, bo to nagrywało, wiesz, nagrywa z mikrofonu też. Ogólnie nie wygląda, żeby było, wiesz, zjebane czy coś w tym stylu. Bardzo, jak na jego stan, to jestem bardzo w szoku, bo jest naprawdę bardzo dobrze zachowane i w środku, i na zewnątrz. Trzeba mu przyznać. I nigdzie nie widać, żeby było coś odlutowane. Nawet oryginalne kartki numeru fabrycznego pozostawały na obudowie. Zobacz, i na płytkach. Aha. Tu jest i tam spod spodem w bateriach jest też. Dlatego jestem w szoku, że nie gra. No chyba, że tu się coś więcej zrąbało, a tego nie widać. W co jest też możliwe. To mogło się urwać gdzieś. Jakiś druciczek, bo to lata bluzem. Ale to jest od tych chyba. Antena ferytowa to jest tylko pod FM długie, do... średnie i krótkie. FM ma swoją antenę. A, i magnetofon by wtedy... No, magnetofon też by swoje przecież robił, nie? Jakby było wszystko w porządku. Niby się uruchamia, ale tylko brzęczenie słychać, więc to równie dobrze może być któryś kondensator nawet do wymiany. No, ale nie widać, żeby po nich, żeby coś im było, popatrz. Ale wzmacniać się spali. Albo wzmacniać się spalił. Ten układ scalony, on jest wzmacniający. Ewentualnie, no. Nacikane tu bardzo dużo różnych rzeczy. CEMI jeszcze. O, CEMI. No, no przecież to polski magnetowan, no to, to polskie rzeczy, nie? Okej, okay, tutaj jest jakieś T500 mAh, jak dobrze widzę. Pytanie, czy ja tego mam. Ścisłe mógłby być ten. Jak takiego nie znajdę, to założę jakiegoś bliskiego. Co za duży. To za duży. Też za duży. Też za duży. Też za duży, więc tym spróbujemy tego tu włożyć. Jakieś te gałki tak. Chodźmy na to tutaj bliżej, tutaj w dół. To będzie coś na raczej w tą stronę coś powinien odbierać.
W bardzo dobrym stanie jest Anieger. Słuchajcie, czy ja dobrze widzę? Może ja chyba właśnie chyba odkryłem, co tu może być nie halo. Tylko pytanie, czy ten element tu gdzieś został, czy on tam gdzieś wpadł. Ja chyba dobrze widzę, to tu chyba brakuje jednej rzeczy, dlatego to nie działa. Tu jest taka blaszka, a tu jej nie ma. Znaczy jest z drugiej strony. Ale tam nie zobaczę, bo... To jest chyba blaszka od suwaczka. Potencjometr. Więc może i dlatego nie działa. Pytanie za 100 punktów, czy to gdzieś tu wpadło po prostu tylko, czy... Zobaczę, czy tam gdzieś to nie ten. A tu nie... A czekajcie, jest! Ha, ha, ha! To jest chyba główna przyczyna tego, że to nie gra. O, tylko kurwa nie chce wyjść, nie? No bo po co ma wyjść? Kurwa. Ale upierdliwe. Może się uda przesunąć jakoś. Głośnika przedziurawić, a jest mi to coś potrzebne, żeby wylazło łaskawie. To jest, kurde, podejrzewam główny powód tego, że nie da się ustawić potencjometra, bo odpadła z niego ta blaszka pieprzona. O. Kurwa, jaka jest upierdliwa, no. No. Więc to jest... To powinno być założone tak, jak jest tu założone. Ja nie wiem, czy to widać, ale tu, a tego tu nie ma, więc może dlatego tylko nie działa. Więc może nawet nie będzie trzeba jakoś tu dużo kombinować, chociaż podejrzewam, że żeby wyjąć,
To będzie kombinatorstwo, bo ja nigdy nie rozbierałem czegoś takiego. I to będzie kombinatorstwo, żeby tą blaszkę tu z powrotem założyć. Też trzeba jeszcze pamiętać, którą stroną to w ogóle powinno być, ale tym do góry bodajże jakoś. Jakoś to tu było. To musiało się komuś popsuć chyba dość szybko z racji tego, że ten magnetowany wygląd jakby był tak dużo nieużywany. Więc musiało chyba... Nie wiem, jak się to rozbiera, bo aż tyle chyba nie rozkręcałem, już nie pamiętam. Dostałem kiedyś martę od cioci, ale to chyba było z 15, bo 20 lat temu. Bez specjalnego rozpierdalania tego. No ja też nie wiem dokładnie, jak to rozebrać, bo żeby czegoś nie urwać, bo to jest wszystko tam tak lutowane, nie jak współczesnych, tylko tak lutowane, że może trzeba będzie kombinować jakoś. Szczerze powiedział, że to nie wiem dokładnie, jak to powinno być, natomiast się tylko tak przyjrzę na razie, jak to tu jest założone. Ogólnie rzecz biorąc, to te blaszki wyglądają jakby w ogóle tutaj nie stykały specjalnie mocno. Tak by to było już zjebane na dzień dobry. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to powinno być tutaj bardziej za ten plastik wciśnięte, tak jak jest od góry, a tutaj nie jest. Te to w ogóle wyglądają, jakby były ściśnięte. O, a, bo to jest połamane, to dlatego. A no, tu już nie widzimy się co dziwić, to po prostu się połamało i dlatego to spadło. O. Prawdopodobnie to będzie trzeba tam wrzucić na stałe, żeby się skleić, to chyba trzeba będzie po prostu. Żeby to się nie mogło zbytnio ruszać. No tak, w kasprzaku siadają te kółeczka zębate, to tutaj siadł potencjometr. Ten sam plastik. Hmm.
A widzicie, to dlatego tutaj to też dobrze nie trzyma, bo tu też się góra tego wyłamała. I to też się tak jakoś trzyma na słowo honoru. Działać niby działa się, to kręci, aczkolwiek po tylu latach. Miałem gdzieś kiedyś takie szczypce chirurgiczne, ale gdzie one mogą być? Nożyczki to nie. Ewentualnie spróbować pensetą. Próbował to jakoś założyć. Nie wiem, czy tak, tak chyba. Tak nie pójdzie. Tak bokiem jakoś by trzeba było, bo to tam musi wleść, ale... Żeby nie zdejmować linki od skali, bo to się zaraz rozpieprzy i nie będzie można tego założyć, znając życie. Jest naprawdę w mega dobrym stanie. To było... Czy to się da jakoś wyjąć od tej strony? Może się da, aczkolwiek. No ja ci pierdolę, nie wiem jak to zrobić. To musiał jakoś organoleptycznie spróbować zrobić. No i to było w ten sposób tu założone. Tylko to tu nie będzie się teraz trzymać przecież, bo nie ma jak tego przymocować.
Ja się muszę zastanowić. Ogólnie to rzecz tak biorąc, wymyśliłem sobie taką nakładkę, żeby to spróbować przymocować czymś takim, żeby na razie nie wymieniać potencjometra, bo ja takiego nie mam potencjometra, a żeby udowodnić, że to działa, jak się dociśnie ten potencjometr, nie wiem, czy będzie działać, bo tam już coś ma problem. Gra. Więc to jest wina tego potencjometra. A radio czemu gra, to nie gra, to pewno dlatego, że jest nieprzestrojone, znając życie, ale jak tu naprawić to, żeby grało, żeby to zablokować, ten potencjometr, to sobie wymyśliłem, żeby to zablokować może tym plastikiem na klej, no bo innego wyjścia nie ma. Jest jedynie wymiana, a wymiany nie ma możliwości zrobić, więc musi być tak. Nie wiem tylko, jak to tam włożyć, przyznam szczerze, bo wszystkie moje elementy, które mogłyby pasować do wkładania, są za grube tam. Pytanie tylko w tym wypadku, chyba że to jest trochę za grube, tam za płytko zrobione i to wypadnie. Tam trzeba będzie to jeszcze przyciąć. Więcej wchodzi, a to tak więcej nie wchodzi, niestety. Aha, w ogóle grzebie na włączonym, no zajebiście. Zdarza mi się. Może nawet i takie by wystarczyło. Zobaczymy zaraz. Czy takie ustabilizowanie tego w ten sposób będzie ok?
No działać działa. Pytanie teraz, czy to się da skleić? Wiem, tak się nie powinno tego naprawiać, ale nie mam innego wyjścia. W sumie to z drugiej strony też trzeba by było takie coś zrobić, bo tam ten potencjometr od tonów też jest już ułamany i też by to trzeba było spróbować jakoś zreanimować, delikatnie mówiąc. Trzymam, żeby się dobrze skleiło, bo to ten klej potrzebuje chwilę. Parę razy sobie palce tym skleiłem, to wiem, że potrzebuje chwilę. Nie wiem, jak długo na takim czymś. Są też plastiki, których ten klej nie łapie, co jest dziwne, ale no nie łapie. Przyznam, że kiedyś naprawiłem tym klejem uchwyt od dzbanka w ekspresie przelewowym. Bardzo długo trzymał, jak oryginał. Nagrywasz? No chyba tak, nagrywam. Przynajmniej nacisnąłem guzik, więc czyli nie gadam do siebie. Tylko do kamery, nie? No nie słyszałem, bo to nie ma. Dobra, no chwilę będę to trzymał, nie mam wyjścia. Do naprawy tego posłużyła stara zatyczka od... Nie wiem, czy ona gdzieś tu leży. O! To jest zatyczka od USB albo od gniazda HDMI. Nakładka taka. Na idealną grubość, żeby tutaj weszła. To jest chyba zatyczka właśnie od... ścianka zatyczki od gniazda HDMI. No, myślę, że to się już tam złapało, resztę się dołapie. Najwyżej spróbujemy coś skombinować jeszcze tutaj, żeby to też tutaj trzymało, bo to pewno za chwilę znowu odpadnie. Teraz z drugiej strony.
potencjometr pewno jest sprawny, jemu tam nic tak naprawdę nie będzie dolegało, bo to tak naprawdę plastik żeśmy tylko skleili, a ścieżki są czyste. Więc uważam, że jeżeli da się to tak naprawić bez jakiejś specjalnej ingerencji w sprzęt, to można próbować. Spadło mi. Jest szansa, że może złapie. Jak nie, to się dotnie jeszcze. Gdzieś pewno powinienem takich mieć, bo zostawiam sobie takie właśnie pierdolety drobne na właśnie wypadek tego typu napraw. Zobaczymy z drugiej strony, czy to się też tu się złapało fajnie, widzę. Zobaczymy, czy ja to tu wcisnę, czy to będzie tutaj chcieć być wciśnięte. Dobra, to trzeba mniej. Mniej trzeba trochę, to jest... To jest dość płytkie, nie wygląda na takie, no ale jest to dość płytkie. Wygląda jakby było nie wiadomo jakie głębokie z mojej perspektywy, ale to jest dość płytkie jednak tam. Normalnie jak operacja wyciągania kuli. No to chyba nawet będzie pasić teraz. Bueno, jak oryginał. Znając życie, ten plastik dłużej wytrzyma niż te oryginalne plastiki, co tu są.
Teraz jeszcze psiknę sobie te ścieżki tutaj. Problem z tym, że to nie chce też się przesuwać, tak? No, ma tu jakieś takie swoje problemy wieku starczego. Też musiał klepnąć tu klejem delikatnie ten plastik, tak żeby nie skleić potencjometra. Bo ja nie ufam, że ten plastik za chwilkę stąd nie wyleci po złożeniu. O, chociaż tyle. Bo to za chwilkę się pewno połamie. Tak naprawdę nie widać tu specjalnie rocznika, ale spodziewam się, że ten magnetofon ma z 35-36 lat. Ktoś będzie sobie chciał te potencjometry wymienić, to pewno wymieni sobie tutaj podzespoły, bo przyznam, że ten magnetofon był planowany na sprzedaż. Ale no, nie sprzedam magnetofonu, który nie działa, bo będzie ciężko go sprzedać, jak nie działa. A może go trochę potrzymam. Nie wiem, może się trochę nim pocieszę, tak jak ja to zawsze robię. Trochę trzeba się nim pocieszyć, a potem dopiero sprzedać. Nie mam chusteczki. Mikrofon to taki wielki jest jak prawie w słuchawce telefonicznej. Nie, no tamten jest taki chyba gdzieś, nie. Ten jest taki jakby środek z tej słuchawki. To co w sumie przykręcamy, na razie to wezmę, zdejmę. Przykręcimy tutaj tą jeszcze tylko luknę, czy to już. Przykręcamy, nie wiem, z której strony. Gdzie dałem te śrubeczki. Tu są. A, to nie będzie trzymać.
bo tu już wypadło, to jest chyba nawet, i tu chyba nawet zostało. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale to jest to, co kiedyś mówiłem na filmie. Tutaj, w tych polskich sprzętach, w tym, no, tym plastiku był zatopiony i w sumie jest zatopiony metalowy gwint, czyli taka jakby nakrętka. Tu niestety plastik nie wytrzymał, ale tu to widać. I to jest o wiele lepsze rozwiązanie, o ile plastik już nie jest starawy. No bo ile razy można wkręcać, rozkręcać w zwykłym plastiku, prawda? To się zawsze szybko wyrabia. A tutaj jest zagwintowany metal. To jest o wiele lepszy patent. O wiele lepszej jakości rozwiązanie. A teraz w tej plastikozie obecnej jest tak, że śrubę wkręca się bezpośrednio w plastik. Jak plastikoza jest dobrej jakości, to wytrzyma drugie, tam trzecie rozkręcanie. Jak nie, no to można sobie boomboxa złożyć na klej albo na taśmę klejącą, bo już śruby nie będą trzymać. Ewentualnie śrubami na wylot. Widziałem kiedyś taki patent z nakrętkami, żeby się obudowa nie rozkręcała. Jeszcze chciał tylko sprawdzić, czemu. Wyjmę to, bo zapomnę i będę próbował złożyć z kasetą. Czemu nie chce radio grać? Patent, który zawsze działa. Jak radio jest nieprzestrojone, to zawsze coś tam combination, żeby zobaczyć, czy jak się styka.
No to radio jest nieprzestrojone, ale odbiera. Wystarczyło nas smarować tym sprayem, kontakt sprayem przełączniki w sumie i trochę jeszcze potencjometr nasmarowałem i nagle radio gra. Jedną stację chyba ma na UKF-ie. Coś tutaj sprężynka nie łapie teraz. A, już złapała. Dobra. No ogólnie ten... Jeszcze tylko kilka dni nas dzieli. Oj, wyskakuje cholerstwo. Niestety tu wyskakuje ten potencjometr mały. W sumie przełącznik wyskakuje. Może być, że on jest zepsuty po prostu, dlatego wyskakuje w tym miejscu. Spostrzeżenie. Jakbyś mógł trochę tak rozwinąć się na tych miejscach, to... No, jest chyba troszeczkę zepsuty. No, natomiast, no, uruchomił się, więc jakoś tam mu niewiele trzeba było, żeby go uruchomić, więc teraz będziemy próbować go złożyć. Nie będę tutaj już nic grzebał. Odbiornik jest ogólnie sprawny. Jak ktoś będzie w przyszłości sobie go chciał bardziej naprawić, to będzie miał taką okazję, ponieważ odbiornik będzie pewno wystawiony na sprzedaż. Ale już jako działający. Do jakiś tam większych bądź mniejszych rekonstrukcji, jak ktoś będzie chciał mieć bardziej oryginalne, czyli sobie wymieni potencjometry, ewentualnie wymieni sobie tutaj pasek i pewno któreś kółeczko zębate, bo jest szansa, że mogło szczelić przy nawet testowaniu po tylu latach. Ja to odłączyłem. To tak, to się wsadza w ten sposób. To jest cała zabawa. Tu nie skręcę tą śrubę chyba, bo tam było wyłamane. Mogę jedynie spróbować, ale nie sądzę, żeby to pomogło coś. No, będzie się kręcić w kółko. Tak jak niestety było, więc tylko mogę tymi dwoma skręcić tutaj. Tymi dwoma dużymi, to się wtedy tamten front też złapie, bo to jest śrubki, które trzymają też front. Czyli w sumie radyjko zakupione z giełdy już jest sprawne. Gdzie ja ten kabel rzuciłem? Tu.
koncertach artystów, którzy jeszcze... Zwykli uczestnicy.